Dobra, ruszamy. Naprzód jedziemy. Prosto. No i ruszamy. Dzisiaj kierunek Grudziądz. Do Grudziądza jedziemy we trzech. Miał być czwarty, ale nie ma gościa. Niech sobie śpi jeszcze. No a tu nasi znajomi jadą akurat w kierunku Chemży, to się zabiorą trochę z nami. Będzie nam trochę raźniej. Także ruszamy. I tutaj się rozłączamy, jadą do Zalesia, a my jedziemy do Grudziądza. I jesteśmy na 20 km na godzinie 14. Widać planetarium chełmżyńskie. A przed Jurkiem młody wilk, który chciał tu nas pozrywać. Jakoś to nie wychodzi. Jurek nie popuści. Także sobie jedziemy. Niech wilki młode jadą. Jak po znakach drogowych widzimy, jesteśmy w Stolnie. W prawo my jedziemy na Stolno. Prosto gdybyśmy chcieli jechać, to jeszcze 130 km i byśmy byli w Gdańsku. Ale dzisiaj los padł na Grudziądz, więc my skręcamy na Grudziądz. A nasz kolega nas opuszcza, skręca, idzie dalej. Na razie młody wilk jedzie do Świecia. Tu próbował dwa razy nam uciekać, ale nie ma tak dobrze, nie ma tak dobrze. No i już później sobie jechał za nami, odpoczywał, odpoczywał. No i jednak można, można. No i do Grudziądza mamy 26 km. Myślałem, że trochę mniej, ale jest 26. No, wyjdzie około 70. Piękne tereny. W ogóle dobry asfalt, jak widać. Mało samochodów. No i w ogóle ta trasa jest prościutka, prawie jak strzała. Są chopki takie do 3%. Także bardzo dobrze się jeździ, to są moje klimaty. Także jedziemy! I jak widać przed nami znowu chopka w granicach 4%. Więc dlaczego wybrałem Grudziądz? I właśnie dzisiaj, dlatego że na tej trasie w poprzednie dni jest bardzo duży ruch. To by graniczyło prawie z samobójstwem. Natomiast w święto tutaj się jedzie bardzo.
duży, bardzo mało samochodów, z dwa samochody na jakieś 5 km, także tu musimy dojechać szczęśliwie. Mamy przed sobą tej trasy 26 km, także bardzo dobrze się jedzie. I więc ruszamy, pogoda się rozbujała, słoneczko wychodzi, Jurek tu cały czas prowadzi. No warunki mamy takie, niezłe, niezłe, co tu narzekać tam. Jest dobrze, trzeba jechać i koniec. I jak widać, można powiedzieć kompletnie pusta szosa, od czasu do czasu przejedzie samochód, motocyklista. Teraz widzimy tu takie ładne chopki z tendencją w dół, także cóż może być lepszego. Dokładnie po 62 km i 2 godzinach jazdy jesteśmy w Grudziądzu. Tu Jurek mówi mi, średnia wyszła 30. Wjeżdżamy na przedmieścia. Właściwie to już jest Grudziądz. Musimy zjechać teraz na ścieżkę rowerową, bo mamy tu wszędzie znaki. Zakaz jazdy rowerami, tak żeby się tu nie szarpać z niebieskimi, to sobie zjedziemy już na ścieżkę. No nie ma wyjścia. O, w lewo, w lewo. W lewo zjeżdżamy. No i jesteśmy już w Grudziądzu, można powiedzieć. Do centrum mamy może 3 km. Ja mówię, co ten Jurek tak szybko dziś jeździ? A zobaczcie, co on ma. Co on ma za wózek? Patrzcie. Patrzcie. To on tu ma większą tarczę niż z przodu. 10% o 6. To jest magik. 10% oszczędza już. My musimy za nim dymać. I jeszcze prawdopodobnie ma na elektrycznym, na baterii jeździ. No i z Jurkiem nie pogada. Cały czas jest przebudowa. I zbliżamy się do centrum, ale widać, że Grudziądz rozkopany w 90%. Masakra. Tu jedziemy, tak. I wjeżdżamy do centrum, na rynek. Mamy zielone. I ruszamy na Toruń. Przed nami czarne chmury, ale myślę, że nam one nie grożą.